Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże, zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Usiądźmy. Zaczekaj, próbuję. Już prawie umiem, prawie czuję. Tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię, jak stare drzewa. Może kiedyś będę ci wierzył, będę wdzięczny, będę potrzebny, będę cię chronił, będę wiedział, będę silny, jak stare drzewa. Bardzo bolesna prośba przedziela się przez tekst nowej piosenki Corteza promującej film Kamerdyner. Ta prośba dotyczy tego, aby serce jeszcze raz wybaczyło, aby pozwoliło dalej razem iść, aby pozwoliło się w miłości ukorzenić, tak jak stare drzewa. W uroczystość odpustową świętego Franciszka z Asyżu zanurzmy się więc w refleksji w stare drzewa, aby szukać siły do budowania codziennych więzi. Zapraszam w dniu dzisiejszym do refleksji na temat nierozerwalności ludzkich relacji. Drogie siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia nie jest tekstem łatwym i myślę, że wiele osób wysłuchało tych słów, zaglądając gdzieś w swoje życie i pytając się Boga o to, dlaczego tak, a nie inaczej ono się ułożyło. Oto Jezus zostaje wystawiony na próbę przez faryzeuszy w temacie małżeństwa. Najkrócej mówiąc, pytają go o rozwód i możliwości zaistnienia takiej sytuacji w życiu. Powołują się przy tym na prawo mojżeszowe, które zresztą przez samych faryzeuszy
było sowicie nadużywane. Chcąc zaspokoić swoje żądze, często faryzeusze oddalali żony, szukając przy tym dogodnego dla siebie pretekstu. Dlatego po zganieniu tego myślenia Jezus sięga do momentu stworzenia i przypomina, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Tak uformował ciała, aby się do siebie dopasowały i dały życie. Tylko taka relacja jest Boża, bo od momentu stworzenia jest zaprogramowana na różnorodność, która dopełnia się aktem miłości. Dalej Jezus mówi o warunku małżeństwa, którym jest opuszczenie przez kandydatów do małżeństwa własnych rodziców, po to, by założyć własną, nową, pełną wspólnotę. Zbawiciel dopowiada, że wtedy stają się jednym ciałem i mają tak trwać nierozerwalnie, aby się dopełniać. I tego nikt nie może rozdzielać, bo od momentu złożonej przysięgi są tak jak na ziemi, tak i w niebie przypisani sobie. Kolejno potem podaje Chrystus sytuację zaistnienia cudzołóstwa, które jest w tym względzie wynikiem wstąpienia w kolejną relację. Nie jest to łatwy tekst, jeśli chociażby przeanalizujemy statystyki rozwodów, czy też powody, dla których ludzie decydują się w pewnym momencie iść osobno. Nierozerwalność jest w tej Ewangelii podkreślona jako dar samego Boga i jako najwyższy przymiot sakramentalnej miłości. Jak budować małżeństwo w oparciu o Jezusowe wskazania? Czym jest nierozerwalność małżeństwa? Jak w tym wszystkim odnaleźć patrona dnia dzisiejszego, świętego Franciszka? To kilka pytań do dzisiejszego słowa. Drogie siostry i bracia, jak budować małżeństwo w oparciu o Jezusowe wskazania? Wydaje się, że dzisiaj trzeba po raz kolejny przypomnieć jasną wykładnię Boga na temat małżeństwa i rodziny. Słowa Jezusa nie pozostawiają złudzeń. Małżeństwo to jest wspólnota dwóch osób, mężczyzny i kobiety. To jest podstawa, której trzeba się trzymać i w obliczu różnych propozycji, jakie buduje się na świecie dla ludzi, trzeba pamiętać o tej naturalnej podstawie. Dalej, Jezus mówi o opuszczeniu rodziców. I to wydaje mi się dzisiaj dość dużym problemem. Niestety, jeśli popatrzymy na współczesnych młodych ludzi, to okazuje się, że tylko niewielka część, niewielki procent decyduje się na pójście drogą małżeństwa sakramentalnego. Duży przedział ludzi pozostaje z rodzicami, zamiast samodzielnie budować rodzinę. Często też po zawarciu małżeństwa owa pępowina nie zostaje przecięta, co rodzi duże konflikty, a czasem prowadzi do rozpadu małżeństwa. Zbawiciel wyraźnie wskazuje, że aby zawrzeć małżeństwo, trzeba opuścić ojca i matkę. To opuścić nabiera tu bardzo wyraźnego przekazu, to znaczy zostawić, dziękując za wychowanie, za opiekę, za dar życia i dalej iść, by podejmować decyzje autonomiczne w oparciu o własną rodzinę. Tu także w tym zakresie potrzeba zrozumienia ze strony rodziców i pozwolenia dzieciom na samodzielność. Czasami bywa tak, że to rodzice nie chcą z gniazda wypuścić i tak układają życie dzieciom,
aby ciągle ich mieć na linii wzroku. Niestety w ten sposób nigdy się nie dorośnie. W ten sposób nigdy człowiek nie będzie odpowiedzialnym ojcem czy odpowiedzialną matką. Kiedyś pamiętam takich rodziców, którzy tak bardzo byli związani ze swoimi dziećmi, że w sumie obojgu dzieciom małżeństwa rozłożyli na łopatki. W jednym przypadku to ojciec nieustannie dbał o córkę, próbując zastąpić męża, a w drugim to matka, wpatrzona w syna, do tego stopnia nie akceptowała synowej, że potrafiła pod jej nieobecność karmić synka i tłumaczyć, że jego żona to gotować nie umie, że u mamy to ma najlepiej. No, raz na jakiś czas każda synowa to wytrzyma, ale jak przy każdym posiłku słyszy, że mamusia gotuje najlepiej, no to wcześniej czy później musi to się skończyć powiedzeniem: to idź do mamusi. I w takim momencie mamusia powinna wiedzieć, że nie robi nic dobrego, że zamiast łączyć, dzieli, że zamiast kochać, zabiera stabilizację. Opuścić rodziców trzeba z miłością, otaczając ich potrzebną pomocą i przyjmując ofiarowane wsparcie. Ale potrzeba tu zdrowego rozsądku z obu stron, po to, aby nowa rodzina mogła w pełni autonomicznie i popełniać błędy, ale i cieszyć się z przeżywanych radości, czy też smucić z popełnionych porażek. Nawet najlepsza matczyna miłość czy ojcowska nadgorliwość mogą zniszczyć to, co święte. Drogie siostry i bracia, czym jest nierozerwalność małżeństwa? Nierozerwalność, która została podkreślona w dzisiejszej Ewangelii, wypływa z dokonanego wyboru. Jezus nie pozostawia złudzeń, daje jasno do zrozumienia, że rozwód nie stanowi rozwiązania ludzkich problemów. Podkreśla w dyskusji z faryzeuszami, że możliwość rozwodowa w prawie mojżeszowym wynikała z zatwardziałości serc, a nie z Bożego pozwolenia czy nakazu. Podstawą wspólnoty małżeńskiej jest jej jedność i nierozerwalność. I tu dotykamy bardzo poważnego problemu czasów nam współczesnych. Wydaje się, że zbyt łatwo i zbyt często godzimy się na rozpad więzi sakramentalnej. Tak jakbyśmy się przyzwyczaili do tego, że to jest społeczną normą, kiedy sobie nie radzimy, piętrzą się kłótnie, no to wtedy każdy zabiera swoje rzeczy i idzie we własnym kierunku. Oczywiście temat ten można omawiać całymi godzinami, bo każda życiowa sytuacja jest indywidualna. Ale jest pewien klucz, którym możemy tę sytuację objąć, pytając się siebie samego: co ja robię dla trwałości i nierozerwalności mojego małżeństwa? Kluczem jest nasza intencja. I jeśli jest ona nastawiona na budowanie wzajemnej wspólnoty, to wówczas człowiek może, nawet doświadczając problemów, ale osiągnie ostateczny cel. To niezwykle ważne w budowaniu relacji małżeńskiej, aby oczyszczać swoje intencje, by one na względzie w pierwszej kolejności miały dobro współmałżonka, a nie swoje. Przed 4 laty spotkałem małżeństwo, które było praktycznie w stanie separacji. To było bardzo trudne życie, oboje w jednym mieszkaniu. Na komodzie stało zdjęcie ślubne, a oni żyli osobno. Ona miała do dyspozycji 2 pokoje, on drugie 2. Z jednym była córka, z drugim syn.
W lodówce były półki podzielone dla niego i dla niej i jedna wspólna dla dzieci. Przyznam, że jak to zobaczyłem, to nie wiedziałem, co powiedzieć. Pierwszy raz wtedy spotkałem się z tak kuriozalną sytuacją. Ciężar rósł dodatkowo, ponieważ ci dwoje ludzi ze ślubnego zdjęcia po prostu cisnęli w siebie tak, jak tylko mogli. Próbowałem zrozumieć argumentację i powody i do pewnego stopnia to było wytłumaczalne. Ale w końcu pogubiłem się w tym całym zestawie emocji. Obrzucali się winą za swoich rodziców, za brak wzajemnego szacunku, za zły szampon, za złą pastę, za źle postawione buty, za źle przyprawione jedzenie. No dosłownie wszystko, taki kipiący kocioł. W końcu pytam ich, bo ich bardzo dyskretnie nagrałem. I pytam, czy chcecie czegoś posłuchać? I wtedy puściłem im to, co mówili. I pytam, czy coś z tego rozumiecie? Oboje popatrzyli zdziwieni i mówią, no nie. No skinąłem głową i mówię, no właśnie tego się nie da zrozumieć. Trzeba zacząć siebie nawzajem słuchać i zacząć na siebie patrzeć tak, jak patrzy Bóg. I zaczęliśmy bardzo spokojnie rozmawiać, ale też modlić się za nich, aby Bóg oświecił i dał im łaskę wytrwania. Po czwartym spotkaniu pytam, i jak? Dacie radę? Będzie dobrze? A oni trzymając się za ręce mówią, no tak, bo wie ksiądz, te obrączki to nie dla ozdoby. Obrączka to przyporządkowanie, to GPS, który nawet z końca świata ma nadawać sygnał. Ty jesteś mój, a ja twoja. Ale obrączka sama, nawet gdyby była poświęcona przez papieża, nie wystarczy. Potrzeba jeszcze pracy nad sobą, modlitwy i świadomości tego, że moim podstawowym zobowiązaniem jest kochać. Nierozerwalność to walka o miłość, aby zawsze była świeża i żywa obecnością samego Boga. Ludzka miłość się wypłucze, zwietrzeje. Boża wprowadzi w wieczność. Drogie siostry i bracia, jak w tym wszystkim odnaleźć patrona dnia dzisiejszego, świętego Franciszka? Dzisiejsza odpustowa uroczystość każe nam z tym tematem ewangelicznym podejść do osoby niezwykłego świętego. Dzisiaj byłby uznany za dziwaka, bo chodziłby, rozmawiał z kwiatami, głaskał psy i koty, śpiewałby pewnie z ptakami i był taki trochę w niebo wzięty. A przy tym nigdy nie pominąłby człowieka, którego ma obok. Święty Franciszek jest urzekający w prostocie serca, w gestach, które nie są wyuczone tak, aby się miały podobać. To święty, który żył autentyczną miłością do Boga i do człowieka. Jeśli dzisiaj, sięgając do Ewangelii, szukamy recepty na małżeństwo, to tak naprawdę my dzisiaj szukamy recepty na człowieka. Tak wiele zła dzieje się i w naszych rodzinach, w nas samych. Pasjonujemy się z wypiekami na twarzy, filmem ukazującym grzechy księdza, zamiast skupić się na sobie, aby serce biło rytmem Bożego serca. Skandale jak były, tak będą od czasu do czasu. Ludzie tak jak się rozwodzili, tak pewnie i będą się rozwodzić. Ale to jest tylko i wyłącznie sygnał dla nas, aby jeszcze mocniej trwać przy tym, który jest odwieczną miłością. Dopowiedzeniem tych słów niech będą słowa wiersza. Czego ci życzyć z okazji urodzin? Pieniądze przychodzą rzadko, ale nawet kiedy jest ich wiele, nie dają szczęścia. Kariera zawsze niepewna, kto wysoko zaszedł, może nisko upaść. Ludzie tak szybko zmieniają pomniki. Zdrowie jest ważne, ale bardzo kruche. Może od ciebie odejść w każdej chwili.
Przyjaźń jest potrzebna, lecz ludzie są zmienni, bardziej niż pogoda. Czasem po przyjaźni tylko ból zostaje. Życzę Ci miłości, która będzie wierna, która nie odejdzie, gdy los Cię pochyli, która będzie słońcem w najczarniejszej chwili. Amen.